Kobieca drużyna pożarnicza z Gwiździń powstała 12 lat temu. Panie posiadają w swoim dorobku szereg sukcesów związanych z uczestnictwem w zawodach strażackich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Do największych osiągnięć należy zdobycie w roku 2014 tytułu mistrzyń województwa, dzięki czemu otrzymały one przepustkę do udziału w zawodach ogólnopolskich. Kobieca drużyna pożarnicza z Gwiździń powstała w 2003 roku. W skład naszej drużyny wchodzi 9 pań, w tym ja, czyli Ania Fido, Anita Ptaszyńska, Justyna Wiśniewska, Wiesia Sargalska, Karolina Waruszewska, Dominika Czepek, Milena Staszyńska, Agnieszka Fras i Karolina Waruszewska. Wzięłyśmy przykład z panów, obserwowałyśmy, kiedy oni przygotowywali się do ćwiczeń, no i tak powstał pomysł, żeby stworzyć drużynę kobiecą. Aby zakwalifikować się do zawodów wojewódzkich, musiałyśmy najpierw zwyciężyć w zawodach gminnych, następnie w powiatowych, no i wtedy dopiero mogłyśmy wystartować w zawodach wojewódzkich. W zawodach wojewódzkich miałyśmy sporą konkurencję, było to kilkanaście drużyn kobiecych. Zawody składały się z dwóch ćwiczeń, ze sztafety i ćwiczenia bojowego. No i właśnie start w bojówce zapewni nam stanięcie na podium i zajęcie najwyższego miejsca w województwie. Do zawodów, które odbyły się w Szczytnie, przygotowywał nas Dariusz Waruszewski pod okiem Zdzisława Domżalskiego, który jest naczelnikiem naszej straży w Gwiździnach.